Dziś to jest 24 października, we wtorek ogłoszono, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z pełnienia posługi biskupa diecezjalnego w diecezji sosnowieckiej. Niedługo po ogłoszeniu tej informacji znany publicysta i dziennikarz Tomasz Terlikowski dodał post następującej treści. Nacisk mediów i katolików świeckich ma sens. Biskup Grzegorz Kaszak zrezygnował z posługi biskupa sosnowieckiego. Papież rezygnację przyjął. To pierwsza od dawna dobra informacja z tej diecezji. Jest i druga. Administratorem diecezji został metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas. Oby podołał zadaniu oczyszczenia i uspokojenia sytuacji. To właśnie na terenie diecezji sosnowieckiej w Dąbrowie Górniczej doszło do sytuacji, która była opisywana przeze mnie dwa razy z udziałem osoby duchownej i osób trzecich, gdzie została wezwana policja, pogotowie ratunkowe, a prokuratura bada sprawę do dziś. Dziękuję za trud, poświęcenie i wartościowe inicjatywy dla Kościoła. Proszę też wszystkich o wybaczenie moich ludzkich ograniczeń. Jeśli kogoś uraziłem lub coś zaniedbałem, bardzo za to przepraszam. Proszę również o wspieranie arcybiskupa Galbasa, który przybywa do diecezji sosnowieckiej, aby ją wesprzeć i poprowadzić do czasu wyboru nowego biskupa sosnowieckiego. Napisał w swoim liście do wiernych i księży biskup Grzegorz Kaszak.